Dobry wieczór. Moi drodzy, dzisiaj specjalne wydanie Dobranocki związane z jutrzejszym dniem. Dlatego, że jak pewnie wiecie, jutro jest Dzień Ojca. I chciałbym, żeby ta dzisiejsza opowieść, to nawet nie będzie bajka, ale pewnego rodzaju przypowiastka, była właśnie specjalnie dla ojców. Posłuchajcie. Otóż w pewnym mieście, pewną ulicą, szedł sobie ojciec ze swoim bardzo małym synem. Synek był bardzo smutny. Ojciec zastanawiał się, co mógłby zrobić, żeby sprawić temu synowi choć trochę radości. Zorientował się, że na szczęście szli ulicą, na której było mnóstwo sklepów z zabawkami. Każdy sklep oferował zupełnie inne atrakcje i inne zabawki i było tam po prostu przebogactwo różnych możliwości. Tato więc wszedł do pierwszego sklepu, który mieli po prawej stronie i kupił swojemu synowi wielkiego robota. Zapakował tego robota w paczkę i wyszli na ulicę. Weszli do kolejnego sklepu. Tam tato kupił mnóstwo sportowych sprzętów, piłki i inne rzeczy, którymi można było grać w różne gry. Zapakowano je w siatki i znowu wyszli ze sklepu, przeszli parę kroków i weszli do kolejnego. Tak się działo cały czas. Kolejny sklep, kolejne rzeczy, kolejne pakunki, kolejne zabawki. Po pewnym czasie, kiedy już tato szedł ładowany wszystkimi możliwymi pakunkami, zabawkami i prezentami, popatrzył na swojego syna i zobaczył, że ten ciągle jest bardzo smutny. Wtedy powiedział do niego: synku, czy jest jeszcze coś, co mógłbym dla ciebie zrobić? Czy jest jeszcze coś, co byś chciał, co by ci sprawiło radość? Wtedy mały zatrzymał się, spojrzał na swojego tatę przez łzy i powiedział: bardzo bym chciał, żebyś mnie wziął za rękę. Bardzo możliwe, że starasz się wszystko zorganizować dla swoich dzieci, że chcesz, żeby miały najlepsze życie, żeby miały wszystkiego, czego im potrzeba, żeby im niczego nie zabrakło. Bardzo możliwe, że chodzisz obładowany tysiącami rzeczy, które dla nich przygotowujesz. Pamiętaj, zawsze pamiętaj tylko o jednym. Najbardziej potrzebują ciebie, żebyś wziął swoje dzieci za rękę i żebyś je poprowadził. Bez ciebie cała ta reszta nie ma najmniejszego sensu.